Cześć! Z tej strony Maciej Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na recenzję ławki rzymskiej od firmy Gymrex. No to zaczynamy. Ławka w mojej akademii jest już u mnie 4 tygodnie. Przez ten czas została wrzucona do wielu planików zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z którymi trenuję, po to, abym mógł przerobić na niej jak najwięcej, jak ja to mówię, roboczo godzin i wyrobić sobie zdanie. Zaczniemy sobie od takich detali technicznych. Przede wszystkim ceny. Na dzień dzisiejszy ławka kosztuje 899 zł. I jest to, uważam, uczciwa cena za produkt, który dostajemy. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Bardzo fajny, łatwy montaż. Wszystkie narzędzia dostajemy w zestawie, co też jest dla mnie na plus, ponieważ nie musimy się stresować, czy mamy w domu dany klucz, czy śrubokręt. Tak, otrzymujemy pełny set, a więc kupujemy ławeczkę i sami możemy w każdym miejscu, w którym ją otrzymamy, skręcić. Jakość wykonania poprawna, dobre malowanie, to wszystko sprawia, że wydaje się, że wygląda drożej niż kosztuje naprawdę. Oczywiście pełny test tapicerki, gdzieś tam jak to się będzie wyglądała żywotność tej ławki, to kilka lat, myślę, że powyżej roku, natomiast na tą chwilę obecną i ilość set razy, która była użytkowana, tutaj wszystko się sprawdza, więc od strony technicznej i jakości wykonania jak najbardziej ok. Dosyć modny sprzęt w dzisiejszych czasach, tak mówią kobiety, które mówią, że dosyć dużo kobiet na TikToku trenuje z wykorzystaniem ławeczki rzymskiej. Jest to bardzo fajny sprzęt, jest to bardzo dobry sprzęt na trening całej tylnej taśmy, dwójek, pośladków, pleców. I tutaj nie ma dyskusji, jest to sprzęt, który w siłowniach, w gymach jest w zasadzie od zawsze. W tej opcji dosyć mobilny, dosyć mobilna ławeczka, co sobie chwalę i bardzo dobrze wpasowywuje się w koncept domowej siłowni. Gdybym miał dużo większy i bardziej komercyjny jeszcze gym, myślę, że ten sprzęt by się nie sprawdził w tym zadaniu. Natomiast ja potrzebuję mobilnego sprzętu, na którym mogę trenować, po czym przestawić go bardzo łatwo i bardzo szybko w róg sali, czy włożyć ją do klatki, do power racka, żeby nie zajmowała mi miejsca. To samo sprawdzi się w domowej siłowni, więc to jest duży plus. Natomiast warto mieć na uwadze, że nie jest to komercyjny sprzęt. Gymrex ma w swojej ofercie ławkę za ponad 2000 i chętnie też bym ją wykorzystał i pokazał Wam, jak wyglądają różnice w tych dwóch sprzętach. Natomiast tutaj ta ławeczka sprawdza się. Jeśli trenujemy z obciążeniem, z którymi ćwiczą moi podopieczni, jak i ja, do 20 kg nie zauważyłem problemu w stabilności. Natomiast na mojej grupie pojawiła się opcja, że przy dużo, dużo większym obciążeniu trzeba tą ławeczkę dociążyć. Natomiast w opcji normalnych ludzi wydaje się, że nie ma żadnego problemu ze stabilnością. Sam poziom regulowania stoi na dobrym poziomie. Zarówno osoby wysokie, jak i średnio niskie nie mają problemu. Mieścimy się tutaj z nogami, aby dokonywać ugięć bioder. Natomiast osoby niskie i dzieci, być może będzie im brakowało tutaj tej regulacji, tak? Czyli odkręcam, wrzucam. Ja ćwiczę sobie tutaj na poziomie zero i nie widzę żadnego problemu. Natomiast osoby kilkanaście centymetrów niższe ode mnie mogą czuć delikatny dyskomfort, więc to jest minus, że tutaj być może ta regulacja powinna być troszeczkę większa. Natomiast sama stabilność ok. Dodatkowo można wykorzystać tą oto ławeczkę do ugięć ramion w stylu ćwiczeń z modlitewnikiem, czyli po prostu klęczymy, bierzemy hantlę, bierzemy sztangę łamaną i robimy bicka. Można wykorzystać również poręcze, które są tutaj do przytrzymania, do zeskalowania pompek, więc prócz wznosów i tylnej taśmy możemy użyć, używając naszej głowy, tej ławeczki, tego sprzętu również do innych ćwiczeń. A więc w podsumowaniu, adekwatna
totalnie jakość do ceny, nawet powiedziałbym, że jakość, którą dostajemy w tych pieniądzach, jest troszeczkę wyższa, co bardzo na plus. Jeszcze raz powtórzę, chętnie zrobiłbym reczkę tej komercyjnej ławeczki. Jakość wykonania dobra, ćwiczenie jak najbardziej w porządku. Osoby niskie, weźcie pod uwagę, że może Wam troszeczkę tutaj zabraknąć miejsca. Natomiast od 1,55 m wzwyż, myślę, że nie ma żadnego kłopotu, aby ćwiczyć na tej ławeczce. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące czy tej ławki, dotyczące sprzętu fitness, sprzętu cardio, piszcie śmiało w komentarzach, a ja dziękuję Wam za uwagę i życzę dobrego dnia.